Siemandero, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Magnesem. Jestem pod nowym mostem, tym razem drogowym. No tutaj mnie jeszcze nie było. To jest już ostatni most na rzece Opatówka. Dalej Opatówka już płynie przez krzaki i wpada do Wisły. No i co? Mam kasterkę, tą największą od kruszyny. Maczety jeszcze nie mam, bo nie jest naostrzona. No to co? Będę tu właził i zobaczymy, co się wyłowi. Coś czuję, że będzie kilka fajnych, ciekawych fantów. Ciemne chmury na niebie. Może trochę popadać, zobaczymy. No już drobny kapuśniaczek pada. Patrzyłem na mapę, to ma tak padać cały dzień, ale delikatnie. No i tak jestem mokry w wodzie. No i patrzcie, pierwszy fant, pierwsze zanurzenie już jest. Taka puszka chyba. A, jakaś konserwa. Ja nie wiem, co ludzie mają z tymi znakami. Nie lubią znaków drogowych, nie lubią przepisów chyba, no i tak się kończy później kariera znaków. Mam znak ustąp pierwszeństwa. Często Polacy nie potrafią respektować tego znaku. Dobra, nie będę już się wypowiadał. Taki ładny, obrośnięty, w ogóle nie widać prawie koloru żółtego, tu trochę się przebija. No cóż, dobry fancik na początek. O, tym razem taki gruby złom. Kawałek obciętej rury. No waży to z 5 kg. O Jezu, jaki wiatr. Masakryczny wiatr. Przez sekundę myślałem, że to fajka taka. A to jest od czajnika. Idzie ciekawy fancik. Myślałem, że to widły, ale to nie są widły. To są grable, tylko strasznie powyginane. Masakrycznie powyginane. O, patrzcie, co się z nimi stało. Jakby ktoś nie wiedział, grable służą do kopania ziemniaków, a właściwie przerzucania ich już na hałdę, czyli do wykopków. Trochę innych niż ja robię. Fajny fancik, szkoda, że taki powyginany. Patrzcie, jaka piękna fajerka. Świetna fajerka. Rzadko kiedy znajduję całą, tak świetnie zachowaną. Także fajny fancik. No i z tego samego miejsca wyszła druga fajerka, mniejsza. Także mam już dwie fajerki. O, patrzcie. Ha. Może cały komplet uda mi się zdobyć. No słuchajcie ludzie, ja nie żartuję z tymi fajerkami. No trzecia fajerka, ta najmniejsza teraz. Spójrzcie, jaki prezent ktoś mi w krzakach zostawił. Już wyjmujemy. O, proszę bardzo, puszeczki. 6 puszeczek. Nieładnie, ale mi się przydadzą. Hej ludzie, spod tych kamieni tutaj z dziury wytargałem taki fotel. O masakra. Patrzcie, taki fotel z jakiegoś samochodu, może z żuka. I tutaj patrzcie, cały jakiś drążek jest. Jakiś drążek. Kawałek tutaj stelaża. I to całe w środku też jest. W środku też jest złom. I taki syf. Spróbuję to wziąć, ale jest bardzo ciężkie. Nasiąkło całe wodą. O kurde. Nieźle. Chciałbym zabrać cały ten fotel. Postaram się, moi drodzy, oczywiście. Na razie go na brzeg wytargałem.
żeby trochę wysechł. A teraz mam kolejnego fanta. Ogromna ruła. Proszę bardzo. Najwyżej z tato przyjedziemy kiedyś po ten fotel. Mamy kilka rzeczy takich większych do zabrania jeszcze z brzegu rzeki. Ten kawałek siatki z kątownikiem. A teraz taka ruła. Dobra waga. No i mam kolejny znak. Tym razem taki. Powiem szczerze, że nie wiem co to jest. Może jakiś... Spróbuję go oczyścić, to się dowiemy. Co to jest? O, panie. Nie będzie tak łatwo oczyścić. Ja cię nie mogę. Jaki grubaśny pająk. Może to pajęczyca jest w ciąży. Wow. Wielkości pestki od śliwki. No, porządny pająk. A, i chciałem wam pokazać, czego dawno nie było, nieodzownego elementu moich połowów magnesem. Oczywiście garnka. Jest piękny niebieski garnek w starym stylu. Takie lubię najbardziej. Ładny. Pasuje mi do rękawiczek znowu. No tego to się tutaj nie spodziewałem. Właściwie to nogami wymacałem. O, ale tutaj jest mosiądz. Super. Haha. No to ładnie mi się trafiło. Te gwinty są mosiężne. Skrzynka na korki. No nieźle. Ładny traf. A wcześniej jeszcze takie wiadro złowiłem. Pokiereszowane. O, firma. Firma Polam. No, to będzie miejscówka chyba na kilka wypadów. Proszę bardzo. Takie ogromne koło. I chyba nie od roweru, bo tutaj jest drewienko. Od wozu. Od wozu. Może wóz drabiniasty. Haha. Ej, zwyczajny, spójrz co znalazłem. Przypłynęło do mnie. Od ciebie. Jajco. Ale powiem ci, że moje śmierdzi okropnie. Zbóg. No, a przy okazji pokażę wam taką ciekawostkę. O, widzicie to? Wygląda jak taki kolczasty ogórek, co? Zapomniałem jak się nazywa ta roślina, ale to jest taka pnąca, pnący chwast, gatunek podobno bardzo inwazyjny. Jak już się rozsieje gdzieś, to ciężko to wytępić. I później takie kolczaste ogóry rosną. Może ktoś zna nazwę. Pomału kończę dzisiaj już, bo jutro mam kolejny wyjazd na magnes z kanałem Z Głowy. Przyjeżdża do mnie kolega, kanał Z Głowy, polecam. Nowy kanał, magnes. Renowacja przedmiotów, to siodełko. Czekam nadal na film. Sprzątanie też. 15 minut dla lasu. No i teraz coś takiego złowiłem. No i co, będę się pomału zbierał, bo jutro lecę znowu. Uwaga, uwaga. Kasterka, kruszyny. Wbija się na ciężki teren, aby odłowić pozostawione złomy i śmieci na brzegach. Pierwszy przystanek. Pierwszy przystanek to znak drogowy niewiadomej nazwy w stanie agonalnym. I ruła. Płyniemy dalej.
Następny przystanek, niebieski garnek, półpodkowy i drut. Półpodkowy, drut i niebieski garnek. Płyniemy dalej. Ostatni przystanek, Alaska. Tutaj zacumujemy. I tak, mosiężny kruszec to raz, dekiel to dwa, i jeszcze taki biały garnek, koło, parę puszek. Zaraz to załaduję, tylko muszę się wspiąć na górę. Statek rzeczny, kruszyna 1, płynie pod prąd z towarem. Zaraz wam mówię, że fotel na razie zostawiam pod mostem, tutaj na takim skosie, niech on wyschnie. Wybiorę z niego muł kiedyś i go zabiorę, bo on teraz z tą skórą, z tą gąbką, to z 50 kg waży. Ja nie mam sił, przyznaję się, bez bicia, nie mam sił, żeby go wytargać teraz. Więc tutaj niech osuszy się, niech się ten fotel oszuszy i wtedy go zabiorę. A teraz lecimy na podsumowanie. Siema Berciu, dobre jedzonko? Jedz myszko. Witam na podsumowaniu. Puszek trochę, taki worek puszek, takich konserw też trochę wyłowiłem. Tutaj taką faję, znaczy od czajnika, lufę od czajnika. Druciki, półpodkowy, trzy fajerki, taki znak, garnek, garnuszek taki i niebieski garnek fajny, taki dekiel, rua, wiadro, tutaj od gniazdo, od korków, i tutaj jest szlachetny metal w środku, mosiądz, takie grable wykręcone, no i tutaj skompresowałem to koło. Także bardzo dobry dzisiaj połów. Pozdrawiam wszystkich, subskrybujcie mnie i do zobaczenia w następnym odcinku.